Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej debacie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz, jestem organizatorem naszych debat oraz kierownikiem księgarni NK. Zanim przejdziemy do tej niezwykle ciekawie zapowiadającej się dyskusji, gorąco zachęcam Państwa do obserwowania naszej strony internetowej oraz social mediów, szczególnie w tym tygodniu, ponieważ będziemy mieć dla Was coś niezwykle istotnego do ogłoszenia. Zdecydowanie warto na to czekać. A również gorąco zachęcam tradycyjnie do subskrypcji naszego kanału, łapkowania oraz udostępnienia tejże debaty. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, witam Państwa. Marek Stefan, jestem redaktorem magazynu o tematyce stosunków międzynarodowych Układ Sił i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję na zaproszenie Nowej Konfederacji. Dobre odczytanie chińskiej kultury strategicznej, jej źródeł i fundamentów jest, jak się wydaje, kluczem do zrozumienia postępowania współczesnych elit politycznych i wojskowych państwa środka. Wszak mimo 7 dekad obowiązywania w państwie środka systemu komunistycznego, wielowiekowe dziedzictwo i dorobek chińskiej kultury strategicznej wciąż stanowi źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń chińskich przywódców. O tym, co stanowi o wyjątkowości chińskiej kultury strategicznej i jak wpływa ona na postępowanie współczesnych elit państwa środka, rozmawiać dziś będą pan profesor Bogdan Guralczyk, były polski dyplomata, politolog, sinolog, związany naukowo z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracownik Nowej Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pan Paweł Behrendt, ekspert do spraw Dalekiego Wschodu, współpracownik Instytutu Boyma oraz Nowej Konfederacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Jakub Jakóbowski, koordynator projektu Powiązania Gospodarcze w Eurazji w Ośrodku Studiów Wschodnich, również ekspert do spraw Chin. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz pan Piotr Plebaniak, socjolog, znawca kultury Chin, który od lat mieszka na Tajwanie, autor kilku książek dotyczących chińskiej myśli strategicznej, m.in. przekładu Sztuki Wojny Sun Tzu czy traktatu 36 Forteli. Witam serdecznie. Panowie, na wstępie wypadałoby w ogóle wyjaśnić, czym jest kultura strategiczna. Pozwolę sobie zatem przytoczyć jedną z definicji tego pojęcia autorstwa amerykańskiego badacza Jacka Snydera, który o kulturze strategicznej pisał, że jest to suma idei uwarunkowanych emocjonalnie odpowiedzi, wzorców zwyczajowych, postępowania, jakie członkowie Narodowej Wspólnoty Bezpieczeństwa nabyli przez instrukcję lub imitację. Wychodząc zatem od tej definicji, chciałbym w pierwszej kolejności zapytać panów, co w waszej opinii stanowi o wyjątkowości chińskiej kultury strategicznej na tle dorobku innych cywilizacji, w tym przede wszystkim na tle dorobku zachodniej cywilizacji w tym obszarze? I druga część pytania, jak te ponad 7 dekad funkcjonowania w Chinach systemu komunistycznego, co prawda o chińskiej specyfice, ale jednak, wpłynęło na klasyczny dorobek chińskiej myśli strategicznej? Pan profesor Bogdan Guralczyk, bardzo proszę. No to jest 2 pytania na 2 wykłady co najmniej, ale rozumiem, że mamy skondensowane odpowiedzi udzielać. Ja bym powiedział tak. Chiny to jest zapożyczenie, nie moja definicja, nad czym ubolewam. To cywilizacja ubrana w szaty państwa. Czyli cały czas analizujemy je jako zwykłe państwo, a to jest cywilizacja i na dodatek w fazie odrodzenia. I o tę fazę odrodzenia możemy się sprzeczać, gdzie to jest, jak to wygląda. I na tę cywilizację składają się czynniki, które wyróżniają Chiny od świata zachodniego i innych cywilizacji. Po pierwsze, 2 spuścizny filozoficzne. Jedna nazywana jest, to nie są terminy chińskie, konfucjańską, a tak naprawdę chodzi o dynastię Sung, trochę dynastię wcześniejszą Tang, czyli neokonfucjanizm. Tacy myśliciele jak Cheng Yi czy Zhu Xi, tego Zhu Xi wiosną tego roku w Fujian on przebywał całe długie swoje życie, odwiedził przewodniczący Xi Jinping i od razu w KRL wydano kolejną książeczkę, nie czerwoną, tylko poświęconą tej myśli neokonfucjańskiej. I neokonfucjanizm i konfucjanizm powiada, że ważne są nie tylko wartości materialne, ale też ideowe, są zasady i pryncypia i wśród tych zasad i pryncypiów kluczowe są rola wodza, przywódcy i jego moralność, czyli integralność jednostkowa, co jest zupełnie inne niż w świecie zachodnim. Przy czym, i tego my już mniej dostrzegamy, paralelnie od Qin Shi Huangdi, od pierwszego cesarza, czyli od III wieku przed naszą erą, na chińską cywilizację nakłada się to, co nazywamy my legizmem Padzia, czyli bardzo surowe ustawodawstwo, mówiąc krótko, odgórnie i pałą w łeb, a jak nieposłuszny, to do gułagu, tak dyplomatycznym językiem. I ten autorytaryzm niejako jest w chińskim DNA, co komplikuje relacje chińskie ze światem zewnętrznym, szczególnie światem zachodnim, opartym na indywidualnych wolnościach. Natomiast oprócz tych szkół filozoficznych, dlatego powiedziałem, że tu cokolwiek nie powiem jest uproszczeniem, bo wymagałoby ogromnych wykładów i nie chcę w to wchodzić, chciałbym wskazać tylko pewne rudymenty, które są ważne do chwili obecnej, a szczególnie ważne za Xi Jinpinga, który wyraźnie wraca do jednego z elementów cywilizacji chińskiej, tych rudymentów, jakim jest, to Francis Fukuyama zdefiniował, syndrom cesarza. Czyli Chiny są po pierwsze i myślą kategoriami imperium, a nie państwa. Po drugie są państwem środka i nie jest przypadkiem, że mają 5 kierunków, wschód, zachód, północ, południe i środek, a środek to jest kun, co jest ziemia, a nad ziemią jest tien, jest niebo, a pomiędzy ziemią a niebem jest tienzy, czyli Xi Jinping, dzisiaj z nadania Komunistycznej Partii Chin, bo taka dynastia panuje. I to są rzeczy, które są nam obce dla świata zachodniego, opartego na indywidualizmie, czyli my mamy na wejściu zupełnie inne podejście. I jeszcze jedna rzecz, a nawet dwie, które totalnie nas różnią. Szczególnie jak przyszedł u nas liberalizm, liberalna demokracja i neoliberalizm, bo taki pakiet po rozpadzie Związku Sowieckiego i bloku wschodniego nam podyktowano. Chiny, jak wiadomo, ten Xiaoping to odrzucił, ale Chiny to państwo. Strategia to sztuka, jak utrzymać, zachować i jeszcze najlepiej kwitnące państwo. A według liberalnych, no to ciepła woda w kranie, prawda? Czyli państwo jest słabsze, a sektor prywatny jest silny. Stąd też Facebook Trumpa czy Twitter wyrzuca, a Xi Jinping Alibabę i inne firmy przykręca śrubę, bo to jest ta właśnie zupełnie odmienna logika patrzenia, czyli mamy państwo i jeszcze jedna rzecz z tym państwem związana, która też nas dzieli, a Chiny wyróżnia, kasta urzędników, a nawet eunuchów, jeśli kto chce i lubi. I to też nas straszliwie różni. I teraz jest pytanie, gdzie jesteśmy w komunizmie, ale ja myślę, że tyle już wywrotowych rzeczy powiedziałem i solidnym, niedyplomatycznym językiem, że teraz się zamknę, posłucham was, a potem będę ewentualnie szturchał jak należy. Dziękuję za pierwszą rundę. Dziękuję. Pan Jakub Jakóbowski. Ja się postaram nawiązać do tego, co pan profesor tutaj mówił, ale trochę na innym poziomie podejść do sprawy, takim bardziej bieżącym i międzynarodowym, bo to też nas obchodzi. Wiadomo, jesteśmy w środku, na samym początku konfrontacji chińsko-amerykańskiej, pewnej globalnej rozgrywki, która się toczy i tego, jaki ład światowy się z tego wyłoni. To już na początku jest sporo wielkich słów, ale do rzeczy. W jaki sposób Chińczycy poruszają się dzisiaj w świecie, Chińska Republika Ludowa, tak patrząc objawowo, w jaki sposób oni działają, reagują na bodźce, jak formują swoje cele i jak do nich dochodzą. Generalnie tak historycznie rzecz biorąc, moim zdaniem mamy oczywiście ogromny bagaż kulturowy, tradycyjny, który w Chinach się wytworzył, do którego Chińczycy nawiązują, do którego książki, którymi się zaczytują w dzieciństwie, wszystkie fortele, wszystkie mądrości jakby starożytne, które gdzieś tam funkcjonują. Ale mając ten bagaż, moim zdaniem oni się konfrontują jednak z zupełnie nową sytuacją dla nich, to znaczy przynajmniej w czasach Cesarstwa Chińskiego, ono oczywiście raz było w całości, raz się rozpadało, ale mimo wszystko niezależnie od jakby bieżących układów historycznych, Chiny rzeczywiście były państwem środka i Cesarstwo Chińskie było w zasadzie jedynym państwem. Z ich punktu widzenia świat był jednobiegunowy. Wewnątrz tego chińskiego świata cywilizacji mogło być sporo o to, kto tam rządzi, ale w relacji z innymi było tylko Chiny, cywilizowany szczyt, no i różne kategorie mniej lub bardziej cywilizowanych barbarzyńców. To jest świat, który się zawalił w Chinach, ten światopogląd. Znaczy Chińczykom bardzo długo zajęło dojście do tego, jak poruszać się w świecie, który wcale nie jest jednobiegunowy i wokół Chin skoncentrowany. Mówimy oczywiście o XIX wieku, kiedy państwa europejskie Chiny rozbiły. I dla mnie kolejne dekady to jest próba nauczenia się tego, w jaki sposób lawirować w świecie, w którym Chiny nie są same. I to jest nowa jakość, moim zdaniem, ich myślenia strategicznego, rzeczy, do których oni doszli. Czyli ja nie chcę otwierać ogromnych tematów tutaj, ale jeżeli spojrzymy na przykład na czasy Mao Zedonga, to mamy tu Chiny, które były słabe względem Związku Radzieckiego czy Stanów Zjednoczonych, a jednak starały się grać w pierwszej lidze. Doktryna dwóch pięści Mao Zedonga, bicia w reakcjonizm, imperializm, naraz Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, próba rozgrywania na takiej najwyższej mocarstwowej poziomie, co się nie udało, Chiny były za małe na to, za słabe. Zakończę to tutaj. Natomiast następnie mamy etap od lat 70., 80. przemian reform Deng Xiaopinga, gdzie Chiny, jak się wydaje, podjęły decyzję, żeby na chwilę wstrzymać się z tymi poszukiwaniami i na początku się wzmocnić. Znów milowe kroki czyniąc przez historię Chin, dochodzimy dzisiaj do momentów, kiedy Chiny zobaczyły, że się wzmocniły i zaczynają grać na poziomie globalnym, supermocarstwowym, będąc jednym z wielu biegunów, być może biegunem dominującym, kiedyś tak o sobie myślą, ale to, w jaki oni sposób działają dzisiaj, to jest świat, gdzie jest wiele centrów siły, nie tylko oni. Być może kiedyś będą tylko oni, ale to, jak oni działają, to jest ciągłe odnoszenie się do różnych graczy, do Stanów Zjednoczonych, do Europy, próby planowania, zyskiwania przewag tutaj. I jeśli chodzi o ich kulturę strategiczną, ja bym na początku chciał powiedzieć jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, kiedy mówimy o Chinach i ich strategii. Bo o Chinach i strategii mówimy bardzo często, na przykład dyskutując o inicjatywie Pasa i Szlaku. O co Chińczykom chodziło, jakie były ich cele, co sobie przewidzieli dla konkretnych państw, co przewidzieli dla nas, dla Polski w tym wszystkim. I moim zdaniem popełniamy bardzo często błąd, przenosząc nasze myślenie o strategii jako takiej na Chińczyków. Bo w pewnym uproszczeniu, jak w świecie zachodnim traktuje się strategię, a szczególnie w Unii Europejskiej, taką strategię już zoperacjonalizowaną, polityczną, z konkretne wdrażanie planu. Wyznaczamy sobie jakiś cel ogólny, potem idą za tym cele szczegółowe i robimy sobie pewien plan, mapę drogową, tak jakbyśmy budowali budynek, poszczególne segmenty. Proszę spojrzeć, jak działa Unia Europejska na przykład. Wytycza sobie cel na 7 lat do przodu, przechodzi te cele, sprawdza, czy poszczególne cele szczegółowe się sprawdziły, no i na koniec robiłem ewaluację, czy to się udało, czy to się nie udało, jakie były założone i tak dalej. W jakiś sposób nakładamy na siebie taki gorset strategiczny patrzenia, gdzie chcemy dojść i krok za krokiem tam idziemy. Też moje odbieranie chińskiego podejścia do polityki międzynarodowej, szczególnie tych ich własnych inicjatyw, jest moim zdaniem zupełnie inny. To znaczy jest dużo bardziej elastyczne i dużo bardziej obrotowe. Jeśli sobie prześledzić, w jaki sposób inicjatywa Pasa i Szlaku się rozwijała, to często Chińczyków się tutaj pokazuje też w nieprzychylnych ich mediach. Amerykanie często o tym mówią, że to jest masterplan wymyślony od początku, rozpisany na role, na lata do przodu, gdzie poszczególne państwa mają być zdominowane i tak dalej. Podczas gdy w rzeczywistości, moim zdaniem, Chińczycy są dużo bardziej elastyczni i zwrotni. Wyznaczają sobie generalny cel i zaczynają działać. I w miarę jak działają, w miarę jak rozwijają się ich działania, te cele często korygują, zmieniają, rozszerzają, zawężają, patrzą, gdzie jest możliwość wejścia. Nie są to takie strategie, jak myślimy o nich my na Zachodzie. Nie jest to plan Marszala, który ma określone cele i środki. To jest coś, co ciągle ewoluuje, daje Chińczykom elastyczność i sprawia, że są strasznie nieuchwytni w tym wszystkim. Często my strategicznie reagujemy na chińskie cele i działania, które już w zasadzie nie są aktualne, bo Chińczycy zmienili swoje zapatrywania i idą zupełnie w inną stronę. To tak tytułem wstępu. Dzięki. Dziękuję bardzo. A jak zatem na dorobek chińskiej myśli strategicznej i także jej współczesne oblicze patrzy człowiek, który już od wielu lat mieszka na Tajwanie i obserwuje tę cywilizację z bliska? Pan Piotr Plebaniak, bardzo proszę. Dziękuję. Więc przede wszystkim Chińczycy, formując swoją kulturę strategiczną, patrzą w zupełnie inny sposób niż nasz na związki przyczynowo-skutkowe i na sposoby, w jaki mogą dokonać ingerencji w bieg zdarzeń. My w kulturze zachodniej interpretujemy na przykład tego, czy ktoś jest agresorem, czy ktoś jest ofiarą jakiegoś ataku, czy też agresji, w sposób, który pozwala na przykład przypisać winę. Chińczycy robią to też, natomiast Chińczycy przede wszystkim dokonują agresji skrycie. To jest bardzo głęboka zależność istniejąca już w czasach Sundzy, czyli 2500 lat temu, Sundzy, autora traktatu Sztuka Wojny. Polega to na tym, że Chińczycy mają niezwykle silnie kulturowo wykształcony mózg zachowania dekorum harmonii społecznej, to znaczy nie zrobią nic, co by w jakiś sposób oczywisty stawiało wykonawcę czynności, czy też realizatora tego oddziaływania w roli kogoś, kto zaburza harmonię. Czyli na przykład, nie licząc tych protestów w Hongkongu w 2019 roku, ale kiedy była w 2014 roku ta rewolucja parasolkowa w Hongkongu, to mogliśmy się przekonać, że demonstranci wszystko ładnie, ślicznie sprzątają po sobie. Natomiast jeżeli są jakieś demonstracje antyrządowe w świecie zachodnim, no to oczywiście na ulicach zostaje jeden wielki bałagan, który potem służby sprzątają. O co chodzi? Chodzi o pokazanie, kto ma rację moralną, kto ma, po czyjej stronie jest Boża opatrzność. To jest też bardzo ciekawe, że ich termin na opatrzność to jest cnota D, która nie jest, albo wcale nie jest tłumaczona na język zachodni, albo jest tłumaczona jako po prostu cnota, po prostu bez wyjaśnienia. Natomiast jest to odpowiednik naszej zachodniej opatrzności. I w czasach historycznych, kiedy wierzenia religijne były kluczowe przy podejmowaniu decyzji nawet państwowych, ta Boża opatrzność była dostarczana przez zmarłych przodków, stąd istotny jest właśnie kult przodków w Chinach. Natomiast w czasach współczesnych jest to rozumiane w bardziej nowoczesnych terminach. Polega to na tym, że opatrzność jest zsyłana na tego władcę, na tego lidera, który jest w stanie zapewnić harmonię, jest w stanie zapewnić jedność celu, czy też poczucie celu między ludem, a właśnie elitą rządzącą. Więc na czasy współczesne przekłada się to w ten sposób, że chiński rząd, czyli Chińska Komunistyczna Partia Chin, musi udowodnić swoim poddanym czy też obywatelom, że jest w stanie zapewnić im prosperity i harmonię społeczną, czyli po prostu to, żeby ludzie nie umierali z głodu, żeby mogli sobie wieść swobodne, dostatnie czy też godne życie. I nic więcej Chińczykom zwykłym nie potrzeba. To znaczy nie mają oni wykształconych takich u nas potrzeb, jak kontestowanie rządu, jak potrzeba wypowiadania własnej opinii na tematy polityczne, dlatego że nie ma tego typu tradycji myślowych. Więc Chińczycy to jest taka największa baza tej myśli strategicznej chińskiej. Natomiast ściśle, jeśli chodzi o strategię, Chińczycy patrzą na świat w sposób, widząc cykle. To znaczy, już tutaj panowie wspominali o cyklach dynastycznych, to znaczy jedna dynastia rośnie w siłę, osiąga maksimum swojej potęgi, natomiast w pewnym momencie coś się dzieje, następuje jakaś rebelia, następuje zakłócenie produkcji żywności. To było najczęstszą przyczyną rebelii, załamania się tej potęgi dynastii historycznych chińskich. I wtedy następuje, jest to rzędu okres jednego, dwóch, trzech pokoleń, okres chaosu. I teraz Chińczycy, i zaraz dojdę do clou tego, co zamierzam powiedzieć, Chińczycy współcześni, decydenci komunistycznej partii Chin, oni zdają sobie sprawę, że Chiny są wychylone, tak jak w judo przeciwnik jest wychylony z pozycji równowagi i łatwo go w tym momencie w jakiś sposób pokonać, prawda? Zadziałać jakąś siłą po to, żeby on się przewrócił. Na czym polega wychylenie Chin? Na tym, że Chińczycy nie kontrolują szlaków, przez które przychodzą do nich wszystkie surowce, przede wszystkim surowce energetyczne. Najdłuższa droga, jaka jest w tej chwili na ropę naftową z Zatoki Perskiej, to jest 19 dni. Każdy z supertankowców, które przepływają tą odległość, musi przepłynąć przez cieśninę Malaka, obok Filipin, obok Indii. To jest zbyt dużo punktów, w których może nastąpić ingerencja wrogiej siły, chociażby Stanów Zjednoczonych. Na tej samej zasadzie ja lansuję tezę, jeżeli jestem zapytywany w mediach, czy też pisząc jakieś teksty. Inwazja na Tajwan, na którym właśnie przebywam, dlatego powiedziałem dobry wieczór, a nie dzień dobry. Inwazja na Tajwan jest kompletnie nierealna, dlatego że na końcu tych samych linii żeglugowych, przez które te supertankowce do Chin płyną, jest także Japonia i Korea Południowa. Premier Japonii, kiedy jakieś 1,5 miesiąca temu było ostatnie zamieszanie, że zaraz będzie inwazja na Tajwan, powiedział wprost: staniemy w obronie Tajwanu. Dlaczego? Dlatego, że podbijał stawkę w tej grze odstraszania, bo gdy Chińczycy zaczną robić cokolwiek, to pierwsze, co zrobią Amerykanie, to w jakiś sposób przerwą też te szlaki przewozu ropy z Zatoki Perskiej i w tym momencie Japonia razem z Chinami pada na kolana. Tym samym aktem Chin. W związku z tym podstawową zasadą polityki Japonii obronnej jest zniechęcić Chiny do tego, żeby robiły jakiekolwiek ruchy wojskowe wokół Tajwanu. Natomiast już wracam jeszcze pan nie ma opisał. Wracając do kwestii cykliczności dynastii. Chińscy komuniści boją się, że będą tak zwaną dynastią, tak zwaną przeze mnie, przepraszam uprzejmie za to, dynastią krótką. Mamy dwa historyczne przykłady. Po bardzo długim okresie chaosu, w czasach Konfucjusza i Sun Tzu, to było 2,5 tysiąca lat temu, powstała efemeryczna, totalitarna dynastia Qin, która upadła, przetrwała zaledwie tam 20 parę lat. Zaraz za nią dopiero pojawiła się dynastia długa, która trwała 400 lat, oczywiście z perturbacjami, natomiast dynastia Han, która trwała 400 lat. Drugą taką parą po bardzo długim okresie chaosu była dynastia Sui, która zbudowała Wielki Kanał, która też upadła, natomiast dopiero za nią była dynastia Tang, która była jednym wielkim, długim okresem rozkwitu. Wracając już ostatnie słowo, Chińska Republika Ludowa może okazać się właśnie tą dynastią krótką, która może przeinwestować w jakiś sposób, pociągnąć za daleko, prawda? Czyli rozwinąć się zbyt poza swoje możliwości pozyskiwania źródeł energii, czyli chodzi o surowce energetyczne i oni boją się tego upadku. Kończę, poczekam na następną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I na zakończenie tej rundy pan Paweł Behrendt. Bardzo proszę. Czyli tak, moi przedmówcy szanowni powiedzieli praktycznie wszystko, co planowałem, ale kilka nawiązań i dodatków ode mnie. Kultura strategiczna jest zawsze odpowiedzią na warunki i wyzwania, z jakimi styka się państwo. W przypadku Chin to był najpierw warunki intensywnej rywalizacji między państwami dysponującymi już relatywnie dużym potencjałem. Tutaj mówimy o epoce walczących królestw, czyli tak V-III wiek przed naszą erą, a następnie właśnie to państwo środka, jedyne mocarstwo w regionie, Nawet jeżeli później powstawały zaawansowane państwa i społeczeństwa, to jednak Chińczycy mieli problem z dostrzeżeniem tego, co doprowadziło do wad systemu trybutarnego, o którym zresztą niektórzy chińscy historycy nawet dzisiaj mają odwagę mówić, że to tak naprawdę nigdy nie działało, a przynajmniej nie działało w taki sposób, jak sobie wymarzono na dworze cesarskim. Tutaj jest, ja zajmując się co nieco historią Chin, zawsze zwracam uwagę na jedną, że często jest, powiedzmy, rozdźwięk między teorią a praktyką. Mianowicie działania wewnątrzchińskie cechują się dużym zaawansowaniem, wielkim wyrafinowaniem. To zawsze jest skarbnica wiedzy, pomysłów, wzorców, ale jednocześnie, kiedy przychodzi do konfrontacji z tymi siłami zewnętrznymi, które postrzegane są przez Chińczyków jako barbarzyńskie, to zbyt często na przestrzeni dziejów władcy Chin ulegali pokusie wykorzystania przewagi liczebnej i materiałowej. To nie zawsze przynosiło to zamierzone skutki. No, krótko mówiąc, najlepszym przykładem jest Wietnam. Chińczycy lubią mówić o 100-leciu upokorzeń. Wietnamczycy mówią o 1000 lat chińskiej dominacji. Po tym 1000 lat chińskiej dominacji, mamy pierwsze 1000-lecie naszej ery, Wietnamczycy nabrali tak dużej odporności, że przez następny 1000 lat praktycznie wszystkie metody stosowane przez Chiny zawodziły. Co prowadziło do wielu z europejskiego punktu widzenia kuriozalnych sytuacji na polu dyplomatycznym, których póki co nie będę tutaj poruszać. Fakt, chińscy przywódcy zawsze mają gdzieś z tyłu głowy tą świadomość, że w razie co mogą dysponować większymi zasobami niż przeciwnik z racji rozmiarów i ludności kraju. No zresztą Mao poczynił kilka komentarzy na ten temat w stylu, że nawet po wojnie jądrowej, nieważne czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy ze Związkiem Radzieckim, Chińczyków zostanie na tyle dużo, żeby i tak wygrać. Ten XIX wiek to było faktycznie okres olbrzymich przewartościowań, bo w kontakcie z już przybywającymi na dużą skalę Europejczykami wiele dotychczasowych rozwiązań zawiodło. Z jednej strony dynastia Qing, chcę o niej nie mówić, bardzo dobrze radziła sobie z obroną dostępu do chińskiego rynku wewnętrznego. To jeden z moich ulubionych przykładów to jak na początku XX wieku Niemcy założyli nowoczesną przędzalnię jedwabiu, która na terenie Chin, która przegrała z lokalnymi manufakturami. Zwyciężyły tutaj niskie koszty pracy nad maszyną. Takie rzeczy też się zdarzały. Ale istotniejsza zmiana w myśleniu, i to już bardzo wpłynęło na rozwój chińskiej myśli strategicznej w XX wieku i XXI, to, że przybysze z Zachodu, mamy przede wszystkim Brytyjczyków, Francuzów, Amerykanów, Japończyków i Rosjan, ze względów politycznych i przez uprzejmość, ci ostatni nie są wymieniani w obecnym rozdaniu, nie byli w przeciwieństwie do tych poprzednich najeźdźców zainteresowani podbojem Chin jako takich. Tu w większości chodziło o zdobywanie koncesji, portów i budowanie wokół nich stref wpływów. To było zupełne novum. Także dlatego, że po raz pierwszy to główne zagrożenie dla państwa przyszło nie od strony lądu, przede wszystkim z Azji Środkowej i Mongolii, ale od strony morza. To więc spowodowało ten widoczny zwrot w stronę morza. Z jednej strony to, co pan Plebaniak mówił, ta zależność od morskich szlaków komunikacyjnych i zwłaszcza dostaw surowców energetycznych, ale też pamiętajmy, że mimo dużego szumu wokół lądowego jedwabnego szlaku, to dużo większe znaczenie ma jego nitka morska. Nią idzie około 80% i importu i eksportu Chińskiej Republiki Ludowej. I kolejne to przetasowanie, przewartościowanie raczej, dotyczyło, że od XX wieku, czy od XIX wieku jednak zagrożenie przychodziło przede wszystkim od strony morza. To były inwazje mocarstw w trakcie wojen opiumowych, tłumienie powstania bokserów, potem kolejne japońskie inwazje i od lat 50. też w doktrynie czy strategii Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej był bardzo duży nacisk na obronę przed inwazją od strony morza. Tu się obawiano, że nacjonaliści powrócą z Tajwanu wspierani przez Amerykanów, a potem był rozbrat ze Związkiem Radzieckim i znowu wróciła ta istotność teatru lądowego, ale po upadku Związku i tym naprawieniu relacji chińsko-rosyjskich znowu można było poświęcić jak najwięcej uwagi kierunkowi morskiemu. Kończąc moją wypowiedź, właśnie chciałbym się odwołać do tego, co mówił pan Plebaniak na temat cyklu dynastycznego. O tym też w Wielkim Renesansie wspominał profesor Guralczyk, czyli to postrzeganie KPH jako kolejnej dynastii, która może być dynastią przejściową, ale też może rządzić te uśrednionych 250 lat. Moje zastrzeżenie do takiego postrzegania jest następujące. Tych średnio 250 lat panowania jednej dynastii dotyczyło okresu ery przednowożytnej. Kiedy o tym, że coś się wydarzyło w okolicach Pekinu, no to na południu kraju dowiadywano się po miesiącu, półtora albo po dwóch. Władze centralne dowiadywały się szybciej dzięki sieci kurierów, ale właśnie kluczem jest to, że informacje przechodziły bardzo wolno. Zajmowało tygodnie, miesiące. Obecnie, jeżeli coś się wydarzy w Mandżurii, to na drugim końcu kraju wiedzą o tym w ciągu kilku minut, no najdalej w ciągu kilku godzin. Czas przyspieszył, a to tak naprawdę doprowadza moim zdaniem do sytuacji, w której ta długość życia przyszłych dynastii i KPH i ewentualnych następców będzie znacznie krótsza niż jest to przyjęte, niż są doświadczenia wyniesione z historii. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś głosy polemiki, może ad vocem? Pan profesor Guralczyk, bardzo proszę. Ja chciałbym dwie uwagi, jedną do Jakuba Jakóbowskiego, drugą do Piotra Plebaniaka. Pan Jakub Jakóbowski mówił o różnych partnerach chińskich, natomiast jeśli się przyjrzeć chińskiej szkole strategicznej, Chang-Liu-Xue, oni to nazywają, czyli ta strategia w naszym rozumieniu jako akademicka, to 90% prawie w ostatnich 30 latach są Stany Zjednoczone, trochę Japonii, trochę Rosji i tak dalej. Czyli tu jest mierzenie się z jednym partnerem, a za Xi Jinpinga jeszcze bardziej. I to jest bardzo wyraźnie zaznaczone i musimy mieć to na uwadze. Amerykanie to zresztą czytają. Tutaj mam książkę, którą jeśli nie panom, to na pewno naszym słuchaczom i widzom polecam. Rush Doshi, Hindus z pochodzenia, który w tej chwili został dyrektorem do spraw chińskich w nowej administracji w National Security Council w Stanach Zjednoczonych. I to jest znakomite odczytanie chińskiej strategii HRL-u i obecnego czasu, podprowadzenie pod obecną sytuację. Natomiast jeśli chodzi o Piotra Plebaniaka, to ja mu chcę niniejszym podziękować za to, że przybliżył nam 36, polskiemu czytelnikowi 36 forteli. Nieważne, że zrobił to nieco kontrowersyjnie, Sam jestem traktowany jako nawet profesor, jako osoba kontrowersyjna, więc panie Piotrze, proszę się tym absolutnie nie przejmować, że dał nam nowe tłumaczenie Sun Tzu, traktatu, solidnie podbudowane, no i dał ten najnowszy tom, który sam reklamowałem, więc już go drugi raz nie będę reklamował, bo dałem na niego blerba. Natomiast moja uwaga do tego, co pan powiedział, Chiny uciekają od dylematu cieśniny Malakka. Nie tylko to, że bardzo dużo mają surowców z Rosji, co jest naturalne, ale proszę zwrócić uwagę, że pobudowały już jedną nitkę i ropociągu, i naftociągu w poprzek Birmy, Mianmy, z Zatoki Bengalskiej do prowincji Yunnan i chcą, gdyby nie było 1 lutego tego roku, już Xi Jinping w styczniu ubiegłego roku był i podpisał porozumienie, że kolejne nitki by poszły, a to kilkadziesiąt dobrych, jeśli nie setek kilometrów, dziesiątek i setek kilometrów skraca drogę tankowców, które idą przez Malakkę. Czyli oni mają tę świadomość i od tego uciekają. To takie dwie uwagi uzupełniające, plus ukłon profesorski w kierunku aktywnego autora, który sobie gdzieś siedzi na Tajwanie i nas tutaj Polaków wzbogaca, za to powinien mieć ukłon i szacunek. Bardzo dziękuję i może w formie przerywnika dodam, że wszystkie wspomniane książki pana Piotra Plebaniaka są dostępne w księgarni Nowej Konfederacji. Tam zachęcam do zajrzenia i również do zakupu i lektury tych lektur, tych książek. A przechodząc do drugiego pytania, rozmawiamy dzisiaj o kulturze strategicznej, zatem nie sposób nie dotknąć tematu wojny i pokoju i tego, jak oba te zagadnienia postrzegane są w chińskiej myśli strategicznej. Osiągnąć 100 zwycięstw w 100 bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. Jest to chyba jeden z najsłynniejszych cytatów z klasycznego dzieła Sun Tzu Sztuka wojny. Moje pytanie będzie zatem dotyczyć właśnie tych granic między wojną i pokojem. Czy faktycznie jest tak, jak twierdzi część badaczy, że są one zatarte? Nie widać tak naprawdę wyraźnych różnic między tym, jak Chińczycy prowadzą wojnę, a jak prowadzą de facto działania poniżej progu wojny. I być może zgodzą się panowie ze mną, że obrazem właśnie tego podejścia Chińczyków do wojny i pokoju, takim można powiedzieć dobrym zobrazowaniem tych kwestii jest książka wydana w 1999 roku przez dwóch emerytowanych pułkowników Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej pod tytułem Nieograniczona wojna, w której to książce obaj panowie właśnie postulują wykorzystanie różnego rodzaju metod niewojskowych do walki z przeciwnikiem. I być może właśnie przykład tych działań widzimy obecnie, jeśli chodzi o relacje między Chińską Republiką Ludową i Tajwanem. Jak panowie widzicie to zagadnienie? Jako pierwszego poproszę o odpowiedź pana Piotra Plebaniaka. Bardzo gorąco polecam przeczytanie tekstu Wojna jako nieporozumienie koncepcyjne, które napisałem 2 lata temu, jest dostępny bezpłatnie w internecie. Tam jest... Starałem się w sposób, za pomocą przykładów, powiedzieć dokładnie to, co pan przed chwilą powiedział, czyli następuje zatarcie między wojną a pokojem i następują przede wszystkim państwa, które są w konfrontacji ze sobą, czyli też w sprzeczności interesów, mówię jeszcze bardziej ogólnie, starają się ukryć stan wojny z rozmaitych względów. Najważniejszym względem, który bardzo rzadko słyszę z ust komentatorów czy też analityków, jest kwestia odpowiedzialności historycznej i odpowiedzialności odszkodowawczej. To jest, mamy jeden przykład, Namibia teraz ostatnio zaczęła szantażować, ja to nazywam szantażować, bardzo przepraszam, jestem kontrowersyjny, okazało się, więc jestem. Więc Namibia żąda odszkodowań za okres kolonialny od Niemców. Mamy, każdy z nas może sobie przypomnieć w tej chwili i powiedzieć kilka innych przykładów, kiedy państwa, dawne kolonie żądają teraz współcześnie jakichś rekompensat, czy też przeprosin i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiedzialność historyczna i odpowiedzialność odszkodowawcza to jest podstawa tego, że wszyscy starają się realizować oddziaływania wrogie w sposób skryty, czy też przez operację fałszywej flagi, czy też przez upozorowanie swojego oddziaływania na jakiś naturalny proces. Tutaj mogę się odwołać do świetnego eseju Stanisława Lema Wojny XXI wieku, który niekoniecznie mówi o wojnach takich, jakie my znamy, limitroficznych czy neosferycznych, to rozmaite terminy padają. Natomiast mówi właśnie przede wszystkim o upozorowaniu swojego oddziaływania na coś, co zachodziłoby normalnie w sposób naturalny. Lem pisał o trzęsieniach ziemi na przykład. My natomiast możemy mówić o jakichś procesach społecznych polegających na degeneracji pewnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa, które zapewniają społeczeństwu czy też państwu odpowiedni poziom utrzymania obronności. Więc może ja w tym tekście, o którym wspomniałem, czyli o po angielsku to się lepiej, moim zdaniem lepiej odzwierciedla counterproductivity, czyli kontrproduktywność pojęcia wojny, czyli samo posługiwanie się terminem wojna sprawia, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć niektórych aspektów tej wojny, czyli właśnie tej wojny nieograniczonej, o której Pan wspominał, cytując dwóch chińskich autorów, Qiao Liang i Wang Xiangshui. Jakby ktoś chciał znaleźć, to będzie być może możliwość napisania pod naszą debatą pełnego tytułu. Natomiast wracając do meritum, drugą kwestią jest kwestia rozliczalności. To też jest ze sobą powiązana z tą odpowiedzialnością historyczną i odszkodowawczą. Rozliczalność to jest taki sposób realizowania swoich działań, który umożliwia wskazanie konkretnego winnego, czy też wykonawcy, czy też osoby odpowiedzialnej, decydenta, który za jakieś działanie, czy też oddziaływanie jest odpowiedzialny i za kogo można pociągnąć ewentualnie do odpowiedzialności. Więc za wszystkie te wojny, których właśnie tym bottom line, czyli tą mottem jest zatarcie różnicy między wojną a pokojem i działaniem poniżej progu wojny, za esencję mają te dwie kwestie, czyli brak rozliczalności, czyli uniknięcie odpowiedzialności. Po drugie, jeszcze jest jedna bardzo istotna kwestia. W chwili oddziaływania państwa są w stanie, są niejako mimochodząc, państwa, czy też aktorzy w grze geopolitycznej, czy w stosunkach międzynarodowych, pokazują swoje intencje. Te intencje można wyczytać. Więc w bardzo wielu przypadkach następuje coś, co jest rodzajem zafałszowania swoich intencji. Na przykład oglądam świetny program u dziennikarza Rafała Otoki-Frąckiewicza, świetną wypowiedź Wojciecha Szewko, specjalisty od Bliskiego Wschodu. Na początku tej wypowiedzi powiedział coś, nie zacytuję teraz dosłownie, proszę mi to wybaczyć, natomiast powiedział coś takiego. Po co Amerykanie do tego Afganistanu wchodzili? To jest wypowiedź sprzed paru dni. Natomiast pod koniec swojej godzinnej wykładu, wypowiedzi, prelekcji powiedział, Amerykanie dzięki temu, że weszli do Afganistanu, o 20 lat opóźnili wszelkie plany geopolityczne państw sąsiadujących z Afganistanem, Indii, Pakistanu, Chin, więc to jest niewątpliwa korzyść. I teraz skąd wiemy, czy Amerykanie właśnie nie planowali, może zamiast to, co deklarowali, czyli ustabilizować region, może rzeczywistym ich planem było właśnie zdestabilizować na 20 lat ten region, dzięki temu właśnie, że ten rejon jest cały czas wstrząsany, nie można tam przeprowadzić przez Afganistan, chociażby profesor Guralczyk wspomniał, nie można przeprowadzić żadnych ropociągów czy gazociągów, bo jest to zbyt ryzykowne przedsięwzięcie. Natomiast już na zakończenie, mimo że ja wiem, że ten długopis już czuwa, żeby mi go pokazać, natomiast zacytuję fragment jednego ze starożytnych traktatów, z którego wyciągnąłem to, co się uda zastosować w naszych czasach współczesnych i przeczytam jedną maksymę, która idealnie pasuje właśnie do tej sytuacji z Afganistanem, który mamy przez ostatnie 2 tygodnie. To jest traktat, pytania i odpowiedzi między jednym z chińskich cesarzy i Li Weigongiem, jednym z jego doradców. Powiem go z pamięci. Gdy lew chce zaatakować, tuli uszy wokół głowy. Gdy jastrząb chce zaatakować, tuli skrzydła wokół ciała. Gdy mędrzec chce zaatakować, za głupca poczytany bywa. Więc tutaj ripostuję niejako te wszystkie komentarze, że co za głupi Amerykanie, co oni tam wyprawiają bez sensu. A może mają inny plan, którego nie rozumiemy. I to tyle. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Jakóbowski. Dziękuję bardzo. Ja się odwołam do tego pierwotnego pytania. Znaczy zatarcie wojny i pokojów w chińskich działaniach, to może już taktycznych, w przesiąganiu tych celów strategicznych, które sobie wyznaczają. Ja myślę, że w tym momencie odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Ta różnica jest absolutnie zatarta i tu się spotyka moim zdaniem kilka prądów takich intelektualnych, które chińskie myślenie strategiczne warunkują. Oczywiście są tu prądy te właśnie starożytne, wynikające ze starych Chin, o których pan Piotr Plebaniak mówił przed chwilą. Natomiast to poczucie konfliktu i tego, że w zasadzie wszystko jest przedmiotem konfliktu, każdy aspekt relacji, tutaj mówimy o międzynarodowych, jest przedmiotem konfliktu, jest przedmiotem zmagań, jest przedmiotem jakby pozyskiwania siły i lewarów na przeciwników, to jest coś, w którym to starożytne myślenie chińskie spotyka się też z dużo nowszymi prądami, bo jeśli mówimy o strategii, to myślenie chińskie w dziedzinie strategii jest bardzo, bardzo stare i ma takie korzenie, ale pamiętajmy, że dzisiaj Chiny funkcjonują w zglobalizowanej gospodarce kapitalistycznej, uprzemysłowionej. Coś, co jest zupełnie nowego jakby z punktu widzenia tego długiego trwania Chin, do którego zrozumienia tego Chińczycy też nabyli, i to nabyli z Zachodu, nowe kalki myślowe, nowe sposoby myślenia. Jednym z nich jest marksizm, który, jeśli by się wczytać w to, co chińscy przywódcy publikują, mówią, o czym rozmawiają na zamkniętych spotkaniach partyjnych, tamte nawiązania do starych Chin przeplatają się z patrzeniem na rzeczy realne i dzisiaj, w tym na globalną gospodarkę. I patrzenie to marksistowskie jest szalenie konkurencyjne, jakby wychodzi z założenia, że pewne siły, czy klasowe, czy imperialne, one się będą ścierać, że to jest nieuchronne i myślę, że to jest coś, co też, jeśli mówimy o gospodarce w szczególności, to myślenie Chińczyków warunkuje i to też jest przedmiotem zmagań. Xi Jinping w swoich przemówieniach bardzo często mówi o tym zmaganiu, o fendou, tak samo jak i o wojnie. Ta wojna ma różne odcienie, jest wojna ekonomiczna, jest wojna ideologiczna, wojna informacyjna. Wszelkie inne jej wymiary, to wszystko się dzisiaj w oficjalnych dokumentach zbiega w nowej koncepcji bezpieczeństwa opublikowanej już za Xi Jinpinga, gdzie mowa jest o całościowym podejściu do bezpieczeństwa, gdzie wymienione są w zasadzie wszystkie aspekty kontaktów międzynarodowych, przepływy ludzi, informacji, surowców, technologii. Wszystkie te obszary są przedmiotem zmagania i wojny. Wszystkie są potencjalnym zagrożeniem dla Chin i we wszystkich tych obszarach Chińczycy próbują budować swoje przewagi. Próbują wykorzystywać pewną współzależność ze światem do swoich celów, oczywiście politycznych. I tu wracając do tego pierwotnego pytania, to znaczy czy Chińczycy chcą wygrać bez jednego wystrzału, myślę, że ich działania na tej globalnej gospodarce dzisiaj, sposób, w jaki oni wykorzystują te wzajemne powiązania, dąży właśnie do tego. To znaczy jest taka maksyma, którą często stosował Mao Zedong, którą możemy tłumaczyć w ten sposób: ja ciebie nie uderzę pierwszy, ale jeżeli ty mnie uderzysz, to na pewno ci oddam. I to jest doktryna atomowa chińska, tak wygląda, często doktryna, wiele obszarów doktryny wojennej tak wygląda, czyli odwlekany konflikt możliwie daleko, ale poniżej tego progu konfliktu wykorzystujemy wszystkie możliwe lewary, wszystkie możliwe rodzaje współzależności, żeby zdobywać przewagę nad przeciwnikami w sposób bardzo całościowy, co też nam trochę umyka. I obszary, które tradycyjnie jakby nie postrzegamy jako konfliktowe, dzisiaj globalnie stają się konfliktowe. No proszę zobaczyć na przykład kwestię telekomunikacji, która była traktowana przez lata w zasadzie technicznie. To była kwestia techniczna, w jaki sposób jesteśmy okablowani jako społeczeństwo. Dzisiaj w wyniku chińskich działań i amerykańskiej reakcji to jest kolejny obszar zmagań czy wojny, traktowanej oczywiście metaforycznie, no bo nie kinetycznie. Ale z tego punktu widzenia moim zdaniem absolutnie Chińczycy w ten sposób funkcjonują i jeśli by spojrzeć na to, jak Chiny same zmieniają się wewnętrznie, mamy szereg nowych konceptów świeżych, tak zwany podwójny obieg, gdzie Chińczycy chcą zbudować zamknięty obieg łańcuchów dostaw, tak żeby być niezależnym od świata. rewolucja energetyczna w Chinach, która ma ich od tych importu surowców energetycznych uchronić. Po co tak dużo inwestują w technologie odnawialne, w technologie atomowe, samochody elektryczne, elektryfikację przemysłu i tak dalej, po to właśnie, żeby się przed tym uchronić. Tak samo kwestie żywnościowe, gdzie Chińczycy znów zabiegają o to, żeby być od świata niezależnym, to wynika z tego, że po pierwsze, generalnie na poziomie strategicznym, moim zdaniem, i to była prawda przez ostatnie 40 lat, nawet wtedy, kiedy ukrywali swój potencjał, widzą praktycznie każde pole jako pole potencjalnego konfliktu, a z drugiej strony, i tu się odwołam do tego, co profesor Guralczyk powiedział o Amerykanach, Ameryka jest dla nich absolutnie punktem odniesienia i dzisiaj oni czują, że ten konflikt z Ameryką, który myślę, że przewidywali i widzieli, że on nadejdzie w końcu, na niego się gotowali, dziś są przekonani, że on już wybuchł, że mleko się rozlało i teraz w zasadzie cała przestrzeń wokół nich w każdym aspekcie jest przedmiotem tego konfliktu. Dzięki. Pan Paweł Behrendt. Właśnie. W dzisiejszych czasach, już trzymajmy się otaczającej nas rzeczywistości, współczesności, w dzisiejszych czasach mamy kilka istotnych trendów. Przede wszystkim wojna w takim tradycyjnym rozumieniu walki o terytorium stała się nieopłacalna. Mamy zglobalizowaną ekonomię, która pozwala, jak to do niedawna było modne, offshore'ować produkcję. Bezpośrednia kontrola nad zasobami naturalnymi też nie okazała się być aż tak istotna jak kiedyś, a dużo większe znaczenie nabrały nowe środki, no przede wszystkim postępujące ucyfrowienie gospodarki, a w związku z tym telekomunikacja. Też proszę zwrócić uwagę, jak Amerykanie zaczęli naciskać Iran, no, odcinając od międzynarodowego systemu płatności SWIFT, no, kontrolowanego zresztą przez Amerykanów. Tak więc dzisiejsze czasy dają dużo więcej możliwości i narzędzi do realizacji interesów państwa metodami innymi niż wojna, wojna w tym konwencjonalnym rozumieniu, która, powiedzmy sobie szczerze, w pewnym momencie stała się nieopłacalna. To już wykazały obie wojny światowe. Konflikty stają się bardzo długie, bardzo kosztowne pod względem i ofiar ludzkich, ale też przemysłowym, gospodarczym. Wprowadzenie broni masowego rażenia, przede wszystkim atomowej, to już w ogóle przesunęło ten próg szkodliwości i niszczycielskiej siły jeszcze dalej, co z drugiej strony bardzo skutecznie od 1945 roku też między innymi zapobiega konfrontacji zbrojnej między mocarstwami. A co można powiedzieć w tym przypadku o Chinach? Po pierwsze, w czasach Mao, jeszcze częściowo w epoce Denga, kiedy była możliwość albo konieczność, Chiny używały bezpośredniej siły militarnej. No tutaj wystarczy wspomnieć wojnę graniczną z Indiami w 1962, wygraną przez Chiny. Mało kto pamięta, że 5 lat później Hindusi kontratakowali i spuścili lanie Chińczykom. Ale też wspomnijmy o spornych wyspach na Morzu Południowochińskim. W roku 1974 Chiny atakują i odbierają Wietnamowi Południowemu część Wysp Paracelskich, w całości przejmują kontrolę nad archipelagiem. W roku 1988 jest bitwa już z jednym Wietnamem o wyspy Spratly i też częściowe odebranie Wietnamowi posiadanych przez niego raf i atoli. I też pamiętajmy o tym, że przez całe lata 80. trwały starcia graniczne z Wietnamem, chociaż tutaj to było bardziej spowodowane tym, co się działo w Kambodży. Nie zgłębiajmy tego tematu, bo to jest materiał na osobny wykład. Tak więc są inne metody, dużo tańsze, dużo bardziej efektywne niż wysłanie wojska. Plus pamiętajmy, że obecnie w Chinach ryzyko związane z konfliktem zbrojnym, i to nieważne, czy będzie jakaś powtórka z bitwy o Wyspy Spratly na Morzu Południowochińskim, czy też inwazja na Tajwan, czy konfrontacja z Japończykami, a nawet Koreą Południową o sporne skały i wyspy na Morzu Wschodnim Chińskim, jest oceniana jako niosąca ze sobą bardzo duże ryzyko. To właśnie to wychylenie Chin, które dotyczy nie tylko zależności od importu surowców. Krótko mówiąc, Komunistyczna Partia Chin woli dmuchać na zimno, uznając, że system obecnie ma małą tolerancję na tego typu gwałtowne wstrząsy. Tak więc reasumując, pewne trendy w stronę rozmywania granicy między pokojem a wojną istniały wcześniej już, ale to nie tylko w Chinach. Z drugiej strony to właśnie to, co mamy dzisiaj, czyli przyrost nowych metod, narzędzi i środków pozwalających prowadzić działania poniżej progu wojny. I tutaj chciałbym się odwołać właśnie do nieograniczonej wojny Ciao, Lianga i Wanga Xiangshui, którzy pisali pod koniec lat 90. Oni opublikowali tą swoją książkę w 99 roku. Jej wpływ jest często negowany. Argumentowane to jest, że przede wszystkim autorzy byli wówczas tylko pułkownikami. Po drugie, że ta doktryna nie została przyjęta. No, moim zdaniem ta krytyka rozmija się z celem, ze stanem rzeczywistym, ponieważ i Ciao, i Wang nie tworzyli strategii militarnej jako takiej. Oni usiłowali stworzyć ofertę dla władz w latach 90. Tu mamy cały czas ten zamęt i wstrząs wewnętrzny w partii po wydarzeniach na placu Tiananmen. Tak więc to była propozycja ogólnego podejścia, jakie państwo może czy powinno przyjąć wobec nowych wyzwań i nowej rzeczywistości, a jednocześnie wiele z tego, co pojawiło się w nieograniczonej wojnie, w następnych latach zostało włączone w oficjalne strategie, nie tylko militarne, poszczególne elementy. Dziękuję. Na zakończenie tej rundy pan profesor Bogdan Guralczyk. Mnie trochę zrywa, ale pojawiłem się ponownie jak Feniks. Ja bym chciał poprowadzić tę swoją interwencję bardzo blisko tego, co mówił pan Jakub Jakóbowski, ale wyszedłbym z jednej chińskiej maksymy, która moim zdaniem jest wprost odpowiedzią na zadane pytanie. Mianowicie użycie oręża to klęska stratega. Czyli w Chinach po pierwsze strategia jest sztuką, a sztuka to jest myślenie, a nie okładanie się maczugą, chociaż słynne Shoupiaocien, czyli to, co Wusung Kung w wędrówce na zachód pałą taką, że jak trzeba przywalić, to się przywali i ona albo maleje, albo rośnie w zależności od przeciwnika. W tym sensie chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Chinach strategia to przede wszystkim myślenie, a użycie oręża jest ostatecznością. I w myśleniu, co różni Chiny i chińską myśl strategiczną, a o tym rozmawiamy, jest holistyczne. To znaczy, my mówimy nawet czasami wszystkoizm, że wszystko się obejmuje. Tymczasem to myślenie holistyczne jest adekwatne dla współczesności, dla globalizacji. Bo co my mamy? Mamy w tej chwili, jakby nie było, ciągle wojnę handlową. W czasie pandemii doszła wojna jak najbardziej ideologiczna i medialna i narasta. Rośnie nawet groźba odrodzenia się w innej formule zimnej wojny. No i mamy bój najważniejszy. On będzie rozstrzygający, technologiczny. Stąd Huawei, stąd 5G, stąd TikTok, stąd wcześniej ZTE i tak dalej, i tak dalej. Bo on się jeszcze przenosi w kosmos. Bo Chiny w ostatnich 2 latach dokonały kilku zasadniczych przełomów, jeśli chodzi o wchodzenie w przestrzeń kosmiczną. Nie tylko Mars, ale i Księżyc, ale i własna stacja załogowa i tak dalej. Natomiast w tym myśleniu strategicznym chodzi o to, że nie tylko przeciwnika pokonać bez walki, ta formuła najsłynniejsza Sun Tzu, ale przede wszystkim zimna kalkulacja i wyrachowanie. Po drugie, wręcz cynizm. Ja się często żartuję, że nie będzie żadnego pax cynika, ale może być pax cynika. To jednak jest różnica. Podstęp i fortel, co nam Piotr Plebaniak bardzo przybliżył, i że te podstępy i fortele są stosowane, to naszym słuchaczom, nie wiem czy współuczestnikom naszej tu dyskusji, polecam film The Cliff, taki angielski tytuł, nie wiem czy to nawet jest po polsku, była jakaś wersja, ale Johna Woo, tego od Mission Impossible. Film z lat 90., wtedy najbardziej kasowy i najbardziej kosztowny, który mówi o Chinach po dynastii Han, walczących ze sobą, i jedno podbijane państwo ma słynnego mędrca Zhuge Lianga. Nie ma z arsenałów broni, wtedy to były strzały do łuków, ale ma mędrca i mędrzec głowi się, bo to już inwazja rzeką napływa, a oni nie mają się czym bronić. I wyszedł, mgła nadeszła nad rzekę, i wsiadł na statek, nastawiał takich jak strachy na wróble kukieł i podpłynął sam bez żadnej załogi, jeszcze popijając, nie wiem czy wtedy już się Małtaja w tamtych wiekach piło, podejrzewam, że nie, ale pajdził, i w ten sposób podpłynął pod przeciwnika, ci nabili tych strzałów, te kukły, i już była przewaga konkurencyjna. To samo zrobili Chińczycy po 1992 roku, wpuszczając do siebie amerykańskich generałów i szeregowych. General Electric, General Motors jako generałów, a szeregowych jak Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken i wszyscy inni, bo mówią 1 billion customers. Tylko że oni na tym więcej skorzystali. A równocześnie zapewniali nas i szczególnie Amerykanów i Niemców, że przecież oni są skromni, że jest po cichu budowanie czegoś i odbudowywanie swojej potęgi, nie zwracając uwagi niczyjej. W tym sensie te podstępy, te fortele jak najbardziej są stosowane po dziś dzień i widzieliśmy. Jest w tym swego rodzaju chytrość i przebiegłość. Każdy oczywiście w swojej strategii takie zasady powinien stosować, ale Chiny, książki Plebaniaka, te wszystkie jego cytaty, szczególnie ta ostatnia, są pełne, albo książka aforyzmów chińskich, są pełne tego, że Chiny nie uderzają wprost. My na Zachodzie to zero-jedynkowo. Behrendt wygrał, ja przegrałem. Ja wygrałem, on przegrał. A jak nie, to dogrywka, a jak nie, to jeszcze penalties, rzuty karne. Zwycięzca musi być. A u Chińczyka musi być yin i yang, musi być próba, to co mówił Plebaniak w swojej pierwszej, musi być próba znalezienia harmonii. Stąd u nich socjalizm o chińskiej specyfice i Nobla dostanie ten, który wyliczy, ile procent w tym socjalizmie o chińskiej specyfice jest kapitalizmu, a ile socjalizmu, chociaż wydaje się, że za Xi Jinpinga i socjalizmu, a jeszcze bardziej autokratyzmu jest coraz więcej, o czym powiem w następnej sekwencji, jak rozumiem, trzeciej, bo jeszcze taka będzie. Czyli to myślenie chińskie jest jak przeciwnika omamić, przechytrzyć, podstępem zdobyć. To, panie Piotrze, dotyczy jak najbardziej Tajwanu, tylko że Tajwan to też, chociaż ma już swoją tożsamość, też Chińczycy, więc tutaj będzie bardziej skomplikowana gra, ale niewątpliwie do tego zmierzamy i w tym sensie niewątpliwie, ja bardzo mocno podkreślam, chińska kultura strategiczna się różni i wojna rozpoczyna się w naszych umysłach, a niekoniecznie związana jest z orężem, co nie znaczy, że się nie zbroją, bo się zbroją. Wystarczy, pan Paweł Behrendt wie lepiej nawet niż ja, niech spojrzy się na roczniki SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute i wiemy, jak to wygląda, że przecież Chiny w początku tego stulecia miały gdzieś 8-10 w tym przedziale budżet na zbrojenia na świecie, a w tej chwili mają już zdecydowanie drugi po Stanach Zjednoczonych i ponad 1/3 oficjalnie, a co jeszcze skrycie, ukrycie i nie w strefie szarej jest, to mało kto wie poza nimi i doganiają Stany Zjednoczone. Na tym to polega, więc mamy do czynienia z przeciwnikiem bardzo wyrafinowanym o długiej myśli strategicznej, o długiej tradycji tej myśli i myślącego kategoriami imperium. Przecież Xi Jinping nie powie tego po angielsku, ale jego podpisałby się pod Trumpem. Make China big again or... To jest wiadome. I na tym polega, że w chińskim DNA jest poczucie, że my jesteśmy centrum cywilizacji, a wokół nas są kręgi koncentryczne, najpierw trybutariuszy, a później barbarzyńców. I panie Piotrze, pan jest przekonany, że nie będzie inwazji, bo ona nie musi być na amfibiach. Ona właśnie będzie raczej technologiczna, cyberprzestrzeń, jakieś inne rozwiązania albo inny jakiś fortel. Niech pan szuka, który może być zastosowany, bo raczej tego się spodziewam, albowiem ten przywódca, dopóki żyje, Tajwanowi nie odpuści i do tego jeszcze rozumiem, że dojdziemy. Bardzo dziękuję. Pan profesor wywołał temat forteli podstępów, zatem chciałbym pociągnąć ten wątek i zapytać panów, czy faktycznie właśnie fortele podstępy, działania nieregularne, działania w szarej strefie to elementy, które faktycznie stanowią o wyjątkowości chińskiej kultury strategicznej, czy faktycznie to właśnie w chińskiej kulturze strategicznej one mają swoje wyjątkowe miejsce, przecież również w innych kręgach cywilizacyjnych, które tworzyły własne kultury strategiczne, podstęp, fortele były stosowane, wystarczy chociażby sięgnąć do dzieł starożytnych Liwiusza dotyczących historii starożytnego Rzymu, pisał o nich również Niccolo Machiavelli. Jak zatem panowie postrzegacie ten aspekt chińskiej kultury strategicznej właśnie jeżeli chodzi o stosowanie forteli, podstępów, wszelkiego rodzaju działań nieregularnych? Pan Paweł Behrendt, bardzo proszę. No, panie Marku, wywołał pan już wątek, który dość chyba za każdym razem pojawia się, gdy dyskutujemy z profesorem Guralczykiem. Mianowicie, no, drodzy państwo, jeżeli chcemy skutecznie działać przeciw, czy w ogóle w kontekście Chin, no to Oni mają tą przewagę, że czytają swoich autorów starożytnych, w związku z czym my też powinniśmy wrócić i do Liwiusza, i do Ksenofonta, i do popularnego ostatnio Tukidydesa, którego mało kto czyta tak naprawdę, i też całą masę innych autorów. Kilka lat temu, to jest teraz chyba już niedostępne w internecie, ale jedna z australijskich uczelni wojskowych przeprowadziła ciekawą analizę porównawczą sztuki wojny Sun Tzu z De re militari Vegetiusza. Się okazało, że oba traktaty są po prostu bardzo podobne względem zaleceń, które autorzy dają i dowódcom wojskowym, i władcom. Też w klasycznej kulturze europejskiej jest ten solidny wątek używania podstępów, forteli. Zwróćmy uwagę chociażby na 12 prac Heraklesa. Wbrew pozorom to nie było tam dużo walenia maczugą. Oczywiście jak była potrzeba i konieczność, to Herakles brał wielką pałę, walił potwora w łeb i rozwiązywał ten problem, ale jednocześnie, kiedy przychodziło do walki z taką hydrą, ruszał głową, jak to załatwić, a tym koronnym przykładem jest wyczyszczenie pewnej bardzo zapuszczonej stajni jednego z greckich królów. Tak więc te wątki są, żeby tu jeszcze wspomnieć traktat Poliainosa, greckiego uczonego z II wieku naszej ery, który zebrał około 900 podstępów i forteli stosowanych, znanych ówczesnej historii, posegregował je w różne typy i do dzisiaj nawet przetrwało chyba około 800 z tych wymienionych przez niego zachwytów poniżej pasa i podstępów. Kontynuując tutaj, podobne wątki też są w mitologii celtyckiej, czy już w ogóle w germańskiej. Postać boga Odyna, który wręcz uwielbia, kiedy doprowadzać do sytuacji, w której jego wrogowie się zabijają sami, a on po prostu siedzi z boku i patrzy. Fakt, że w kulturze zachodniej z różnych względów kulturowych ta sztuka walki bez walki nie była dyskutowana aż tak otwarcie. No, wystarczy pomyśleć, jakie kontrowersje do dzisiaj wzbudza Machiavelli. Z drugiej strony jednak budowanie sobie obrazu, dajmy na przykład takiej średniowiecznej wojny na podstawie eposów rycerskich, no to tak jak myśleć o współczesnej wojnie na podstawie filmów akcji. No, Roland czy dzisiaj Rambo przychodzi, zabija wrogów, wszystko ładnie się kończy. W rzeczywistości tak nie było. Historia Chin obfituje w nie mniejszą ilość bitew niż historia innych części świata. I też dla zdobycia i utrzymania władzy kolejnych dynastii było to ważne. Ta średniowieczna Europa, którą już wywołałem, to wbrew pozorom wielkich bitew było niewiele, za to dużo więcej właśnie działań poniżej progu wojny, czy jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, konfliktów o niskiej intensywności. Gdzieś kogoś zasztyletować, otruć, jakiś najazd, zajazd drobny, a no to tak jak Sun Tzu i Wegetiusz pisali, no, bitwa jest ryzykowna, można dużo zyskać, a można równie dużo stracić. Ten wielki nacisk na bitwy, znaczy też powiedzmy na walne bitwy, no to pojawia się dopiero za Fryderyka Wielkiego, czyli mamy połowę XVIII wieku, rozwija go Napoleon, który, dodajmy, przegrał. I w XIX wieku to myślenie o wojnie w świecie zachodnim się zaczyna rozjeżdżać. Doświadczenia europejskie, tutaj mamy wojny przede wszystkim o zjednoczenie Włoch i Niemiec, pokazują, że można konflikt wygrać szybko i dzięki decydującej bitwie. Amerykanie w tym samym czasie po wojnie secesyjnej dochodzą do zupełnie innego wniosku, mianowicie, że wojna to proces długotrwały, w którym wygrywa ten, kto jest lepiej przygotowany do tego materiałowo. Teraz powtórzmy to, co mówiliśmy w poprzedniej rundzie, wszyscy uczestnicy debaty. Dzisiaj pojawiają się warunki i metody promujące, czy okoliczności raczej, promujące inne metody walki niż otwarta konfrontacja, tylko że ze względów kulturowych Chińczycy są do tego, ja powiedziałbym, predysponowani, ale raczej lepiej przygotowani. I tym sposobem przed czasem skończę. Dzięki wielkie. Pan Piotr Plebaniak. Jeśli chodzi o Poliajnosa, tutaj się odniosę, jest polskie znakomite tłumaczenie profesora Burligi, na którym się opierałem, przytaczając przykłady, w moich książkach przytaczając przykłady z kultury zachodniej, porównując je z chińskimi. Więc polecam wszystkim, jeżeli jest jeszcze dostępna, chociaż wątpię, w księgarniach, to, ale może, być może na Allegro albo w jakichś innych miejscach. Bardzo polecam. Jest fascynujące, są opisy po prostu tego, w jaki sposób właśnie Chińczycy w identyczny sposób stosują fortele i podstępy. Natomiast tutaj też częściowo do profesora Guralczyka się odniosę, do tego, co mówił. Ta chińska skłonność do postępowania nieetycznego, amoralnego jest najlepiej, moim zdaniem, charakteryzowana przez frazę amoralność, czy też pozamoralność, czy też amoralny pragmatyzm albo pozamoralny pragmatyzm. Mamy tutaj w kulturze zachodniej takie sformułowanie all is fair in love and war, czyli wszystko jest fair na wojnie i w miłości, prawda? Czyli wszystkie chwyty dozwolone. Ale Chińczycy posługują się tym pojęciem, tym dozwoleniem, że wszystko jest dozwolone, w sposób, powiedzmy, podniesionym do potęgi albo do nawet trzeciej potęgi, ze względów czysto kulturowych. Od samej starożytności Chińczycy tak wykształcili swoją jakby empatię społeczną, czy też kwestię podtrzymania harmonii społecznej i zachowań etycznych wobec innych osób, że zachowania nieetyczne można, znaczy można, stosuje się, ale w sposób całkowicie skryty. Dlatego, że już to powiedziałem chyba w pierwszej rundzie, że Chińczycy muszą koniecznie zachować te dekorum istnienia harmonii społecznej. Więc o ile jesteśmy w stanie te pozory harmonii zasugerować przeciwnikowi, że kochamy się, prawda, nie jesteśmy wrogami, tylko razem wspólnie budujemy wspólną przyszłość, ale pod stołem tam szykować jakąś nóż albo maczugę, tu profesor Guralczyk uwielbia te porównania z maczugą, więc ja też użyję, to dla Chińczyków jest to wszystko dopuszczalne. Nie ma u nich tego odstraszenia, że pójdziesz do piekła, czy też będziesz uznany złym człowiekiem, dlatego że wszyscy stosują ten amoralny pragmatyzm, to się nazywa Gueidao, czyli droga Guei, czyli Guei to jest niezwykle skomplikowany termin oznaczający jakiś rodzaj naruszenia harmonii. Czyli nawet nie zgadzając się z szefem swoim można przejawiać Guei, dlatego że narusza tą harmonię polegającą na tym, że z szefem należy się zawsze zgadzać. Więc termin jest niezwykle niemożliwy do przełożenia na język polski, na jakikolwiek język zachodni. Dlatego też na przykład w sztuce wojny jest ten fragment wojna jest stosowaniem Guei, czyli tej pragmatycznej amoralności, amoralnej pragmatyczności. Jest tłumaczony war is nothing but deceit, albo war is nothing but lies, czyli wojna to nic innego jak kłamstwa, albo wojna polega na zwodzeniu przeciwnika, albo oszukiwaniu przeciwnika. Wszystko to są błędne tłumaczenia właśnie tego terminu Guei, czyli naruszania harmonii, czy zachowania się w sposób amoralny, czy pozamoralny. Więc na tym polega kulturowa przewaga Chińczyków, dlatego że oni w puli zachowań dozwolonych, nawet na wojnie, kiedy wszystko jest dozwolone, to nawet w tej puli zachowań dozwolonych wobec przeciwnika, oni to pulę mają większą, dlatego że nie ogranicza ich moralność tak jak jest rozumiana przez nas ludzi Zachodu, na których wpłynęło chrześcijaństwo, czy też jakiś rodzaj, inny rodzaj etyki, czy też po prostu etyka w ogóle. Więc w wojnach takich hybrydowych, to też mówiliśmy wcześniej, bo powoli zbliżamy się do podsumowania, w wojnach hybrydowych, w wojnach polegające na ukryciu swojego oddziaływania, czyli ukryciu, zabezpieczeniu się przed odpowiedzialnością historyczną, czy odszkodowawczą, czy też właśnie uniknięciu accountability, czyli rozliczalności. W tych wojnach właśnie ta kulturowa cecha Chińczyków, bezwzględnego dążenia do celu, bez względu na to, czy ile osób zginie, czy też w jaki sposób postąpimy amoralnie, czy też w sprzeczności z tym dążeniem do harmonii, dla Chińczyków oni się z tym czują jak ryba w wodzie. Niezależnie, czy są komunistami ze współczesnego HRL, nieważne, czy są z okresu Trzech Królestw, kiedy to była słynna bitwa, o której wspominał profesor, ten słynny mędrzec zbierał strzały właśnie, wystawił się specjalnie na przeciwnika, który miał nadmiar tych strzał i przeciwnik je zużył, a one się wbiły w specjalnie do tego przygotowane płachty, czy też jakieś takie rusztowania i dzięki temu zdobyli ten podstępny właśnie amoralny Zhuge Liang zdobył materiały wojenne. Wszystkie tego typu fortele są dla Chińczyków po prostu dostępne mentalnie. My się zawahamy, prawda? Bo to jest inna istota ludzka. Łączą się jakieś programy, które jesteśmy od dziecka zaprogramowani, prawda? Że należy oszczędzać życie innych osób, czy należy ich traktować z szacunkiem. Więc dla Chińczyka to będzie czysto pragmatyczna decyzja. Traktujemy przeciwnika z szacunkiem tylko dlatego, że uczynimy go dzięki temu sojusznikiem, a nie dlatego, że on jest inną istotą ludzką, czującą tak jak my. Więc właśnie to jest amoralny pragmatyzm, czyli czysta kalkulacja w ich planach strategicznych, taktycznych, czy jakichkolwiek innych. Więc niestety to trochę od gorszej strony ich opisuję, ale niestety tak właśnie jest. Co ciekawe, rozmawiałem niedawno już z tematów strategicznych, długopis? Myślałem, że pan sięga po długopis. Z tematów strategicznych przerzućmy się do takich codziennych spraw, naszych ludzkich, międzyludzkich po prostu. Rozmawiałem przed chwilą z osobą, która żyje przez długie lata w Chinach do tej pory i właśnie Polak opowiadał właśnie, jak ludzie, nawet najbliższa rodzina są w stanie robić sobie nawzajem świństwa. Oczywiście u nas też z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, natomiast on też to wie, ale opowiada, że Chińczycy po prostu takie rzeczy sobie robią za plecami albo z rodziną, które nam by do głowy po prostu nawet nie przyszli. Właśnie przez to głej, przez tą amoralność, która jest dozwolona kulturowo. I to tyle. Bardzo dziękuję. Pan profesor Guralczyk. Ja już wywołałem wilka z lasu wcześniej i pan Piotr Plebaniak tylko uzupełnił cały mój wywód myślowy, pogłębił go. W tym sensie ja bym chciał chwycić wilka za głowę i zastanowić się, gdzie my jesteśmy w tej chwili strategicznie, bo wydaje się, że to jest jedno z kluczowych wyzwań już dla ludzkości, jakimśmy stanęli. Tu była mowa o cyklach, czyli tych dynastycznych, ale trzeba dodać jeszcze do tego pamięć imperialną, że Chiny pamiętają, iż wielkie były. I potem miały te 100 lat narodowego poniżenia, i Xi Jinping, jeśli kto nie wierzy, to powinien wysłuchać uważnie albo przeczytać wypowiedź czy wystąpienie Xi Jinpinga 1 lipca tego roku na stulecie KPH z bramy Tiananmen, tego samego miejsca, gdzie Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową i na dodatek obaj byli podobnie ubrani, a na dodatek użyli tego samego słownictwa, terminu Zhongguo Changqilai, czyli Chiny powstały, podniosły się z kolan, czy jak to przetłumaczymy. Kiedy Mao Zedong to mówił, to Chiny były słabe, dawały 3,5% światowego PKB, a przed stuleciem narodowego poniżenia dawały 33%, 1/3 światowego PKB. Dzisiaj dają 17,5% i dla nich jest to ważne, szczególnie, że w sile nabywczej już są pierwszą gospodarką i coraz bardziej odstają. I teraz weźcie państwo do ręki ostatni numer lipcowo-sierpniowy ciągle chyba najbardziej renomowanego i prestiżowego magazynu Foreign Affairs, gdzie tytułowe są materiały poświęcone Chinom i tam są dwie wypowiedzi chińskich strategów. Co prawda nie Yang Jiechi, który Amerykanów niedawno na Alasce pouczał, że nie jesteście na pozycjach, żeby nas tutaj strofować, co było przełomem, ale mieliśmy Wang Qisy, profesora strategii z Uniwersytetu Pekińskiego, bardzo szanowanego, i dwie wypowiedzi chińskich strategów, i w obydwu podnosi się jedną kwestię, na którą my nie zwracamy uwagi, bo dla nas wydaje się jedna z wielu, że oni podczas pandemii w roku 2020 przekroczyli poziom 72% PKB Stanów Zjednoczonych, czyli przekroczyli poziom, jaki kiedykolwiek osiągnęła Japonia, czyli są największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych w wymiarze gospodarczym, jakie kiedykolwiek Stany w swojej historii napotkały, a chcą być technologicznym i tego nie ukrywają, i chcą wielkiego renesansu. Przecież sekwencja narysowana przez Xi Jinpinga jest jasna. 2021 nowy model rozwojowy, wspominał Jakub Jakóbowski, ten podwójna cyrkulacja czy podwójny obrót wprowadzany w życie. 2035 Chiny chcą być społeczeństwem innowacyjnym, a 2049 wielki renesans. Nie będzie renesansu. Jak mantrę to powtarzam, mimo że mnie klepią po 4 literach tych z tylnej części ciała, że to się nie spełni, że nie będzie żadnego chińskiego renesansu, jeśli są po obu stronach cieśniny tajwańskiej dwa organizmy z Chinami w nazwie. I Xi Jinping po raz pierwszy, expressis verbis, 1 lipca tego roku to powiedział. Jeśli ktoś jeszcze miał, bo gdybym ja to jeszcze raz powtórzył, to powiedzieli: Guralczyk znowu się czegoś napił albo opiaty jakieś ma, albo coś tam, bo wiadomo. Ale tutaj trochę inna sytuacja i ktoś inny to powiedział. W tym sensie my mamy przed sobą, jesteśmy we wstępnej fazie rozgrywki geostrategicznej o prymat i przywództwo, o globalną dominację. I pytanie jest, czy z tego będzie decoupling, też nowy termin, który się pojawił podczas pandemii, że nagle łańcuchy dostaw, bo o to chodzi, panie Piotrze, do Piotra Plebaniaka się zwracam, łańcuchy dostaw się skracają, Chiny się zamykają i mamy świat chiński, lewostronny i prawostronny ruch na świecie, z nieszczęściem dla całego świata. Ale może tak być. W Foreign Affairs wspomniałem, proszę zajrzeć na stronę internetową. Matt Pottinger, właśnie odpowiedzialny za Chiny w National Security Council w poprzedniej kadencji za Trumpa, napisał duży esej, gdzie wyraźnie mówi: administracja Bidena kontynuuje, Amerykanie zrozumieli, że Chiny są egzystencjalnym wyzwaniem, a poza tym mamy możliwość kreowania wizerunku wroga, czyli tworzenia własnego, swoistego obozu w stosunku do tego wyzwania. Czyli mamy na wszystkich wymiarach konkurencję, rywalizację i być może nową zimną wojnę, która jednak będzie w wojnie cyberprzestrzeni, globalizacji, technologii cyfrowej, sztucznej inteligencji. Li Kai-fu i inni się kłaniają. To już jest zupełnie nowa epoka, ale Chiny chcą być, i tutaj na koniec reklamówka, bo kończyć trzeba, wiadomo, że reklamówką. Skończyłem, oddałem nowy tom do Wielkiego Renesansu. Myślałem, że dopiszę, że tak się przemknę, dopiszę jeden rozdział i będzie ok. nie było ok. Napisałem, może nie tak duży jak poprzedni tom, ale o Chinach Xi Jinpinga będzie w październiku i nazywa się Nowy Długi Marsz, a teza, teza przewodnia tego tomu, że Chidy to jest próba odbudowania cywilizacji, czyli strategiczna odbudowa, czyli taki czynny moment w historii Chin, kiedy 7 królestw zmierzało ku jednemu imperium. Nie jest to zabawowe, jest to poważne, ale istnieje. Bardzo dziękuję. Jak znam kolegów z Nowej Konfederacji, to na pewno książka pana profesora będzie dostępna w księgarni tego Fingzinu. I na zakończenie naszej dyskusji poproszę o zabranie głosu pana Jakuba Jakóbowskiego. Dziękuję. Ja może skorzystam trochę z tego, że mam już ostatnią tu wypowiedź z całej dyskusji z malutkim podsumowaniem, ale i z jednym apelem. To znaczy... To teraz nasz pan podsumuje. Dokładnie. Ja mam taki apel, który trochę płynie z pracy analitycznej, takiego obserwowania chińskiej polityki na bieżąco, żeby pamiętać, że przy wszystkich całym tym bagażu kulturowym, tych fortelach, z którymi się Chińczycy zaczytują i do których się odwołują, do tego wyrachowania, do tej moralnego pragmatyzmu, o którym mówił pan Plebaniak, wszystkich tych chwytach, które Chińczycy mają, proszę pamiętać, że to są też ludzie. To znaczy chińska polityka jest często dziełem przypadku. Jest często wynikiem na przykład braku informacji. Chińczycy politycznie rzecz biorąc kalkulują czasami źle, bo nie mają po prostu wiedzy na temat tego, co się gdzieś dzieje, tak jak i wszystkie inne państwa. Wreszcie, co też jest moim zdaniem ważne, pamiętajmy, że Chiny to już padło tutaj od cywilizacji przebranej za państwo czy udającej państwo. Pamiętajmy, że to jest przeogromna machina. To jest prawie 1,5 miliarda ludzi, firm, lokalnych rządów na poziomie powiatów, prefektur, prowincji, urzędów centralnych. Niesamowita machina z dziesiątkami tysięcy różnych podmiotów, aktorów, które wychodzą w świat, załatwiają swoje interesy, deale, mają swoje własne agendy. Często jest tak, że pewne rzeczy, które my widzimy na zewnątrz, które się dzieją, nie są wynikiem jakiejś długofalowej, wyrachowanej gry, tylko tego, że ktoś akurat bez wiedzy Pekinu, bez wiedzy góry zaczął coś robić, a Pekin potem gasił pożar. I ostatni jeszcze element, który też dodaje elementu nieracjonalności do tego wszystkiego, pamiętajmy o tym, że to jest nowoczesne, ogromne społeczeństwo masowe, poddane pewnemu ideologicznemu przymusowi, szczególnie teraz za Xi Jinpinga, który miesza pewną ideologiczną czystość z nacjonalizmem czystym. Często te chińskie reakcje międzynarodowe, one nie są w pełni racjonalne, one są po prostu reakcją na coś, na co Chiny muszą odpowiedzieć, na przykład muszą odpowiedzieć ostro, muszą odpowiedzieć karając jakieś państwo, dlatego że w oczach własnej opinii publicznej każą się słabi, muszą się bronić. Więc ja bym patrzył na te Chiny jako taki obraz rzeczywiście pewnej kultury strategicznej, u której ten fortel, podstęp, wyczekanie rzeczywiście jest obecne i to widzieliśmy wiele razy, to Taoguang Yanghui, wyczekiwanie dobrego momentu, ukrywanie potencjału, 40 lat polityki tego typu z sukcesami generalnie, to jest wynik właśnie tego. Ale jest to jednak państwo, które również popełnia błędy i nie traktujmy jego jako takiego całkowicie umysłowo nadrzędnego wobec wszystkich innych kultur strategicznych tworu, tylko właśnie tworu, które zasilają też ludzie i mogą też popełniać błędy. Bardzo dziękuję. Ja może trochę wychodząc ze swojej roli. Jedna uwaga, jest przepiękne chińskie powiedzenie, żeby ja już błąd znowu popełniłem, bo nie powinienem podsumowywać epoki Xi Jinpinga, bo jeszcze żyje, to znaczy, że zawsze ma jeszcze szansę popełnić błędy i to jest właśnie dokładnie. Tak, bardzo dziękuję. Ja również tutaj przyłączam się do apelu pana Jakuba Jakóbowskiego, nieco wychodząc ze swojej roli prowadzącego. Dzisiaj rozmawialiśmy o kulturze strategicznej Chin, ale pojawiły się również wątki odniesienia do kultury strategicznej Zachodu. Wszak i Tukidydes i Clausewitz pisali o tym, że los, przypadek odgrywają bardzo istotną rolę, nie tylko w wojnie, ale również w działaniach politycznych. Pamiętajmy zatem o tym, kiedy będziemy patrzeć na to, co dzieje się na arenie międzynarodowej, a tam dzieje się wiele i na naszych oczach świat przyspiesza, co z jednej strony niepokoi, ale z drugiej strony sprawia, że i w Nowej Konfederacji, i w Układzie Sił, i w wielu innych miejscach mamy o czym rozmawiać. Serdecznie dziękuję zatem panom za, myślę, interesującą, ciekawą i owocną dyskusję. Do zobaczenia.